Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. No i proszę Państwa, ten Lech Wałęsa, były prezydent Polski, poleciał do Stanów Zjednoczonych i tam w telewizji CNN namawiał do wojny napastniczej, proszę Państwa. Namawiał do tego, żebyśmy ingerowali w wewnętrzne sprawy mocarstwa nuklearnego. Posłuchajcie. Wsparcie Ukrainy apelował w telewizji CNN Lech Wałęsa. Świat jest bardzo zmobilizowany przeciwko Rosji, dlatego należy to wykorzystać i zrobić w Rosji porządek. To historyczna szansa, ona długo się nie powtórzy. Trzeba w Rosji zrobić porządek. Taka druga szansa. Szansa, proszę Państwa, szansa na samobójstwo. Jest ktoś, kto chce szansę złapać na to, żeby umrzeć, to proszę Państwa, to jest jakiś koszmar. Ten człowiek ma nie po kolei w głowie. Naprawdę jest jeszcze ktoś w Polsce, kto tego idiotę, przestępcę poważnie traktuje? No, wiecie, jednak był prezydentem, więc trzeba go traktować poważnie. Poważne ponoć media puszczają jego wypowiedzi, więc trzeba go traktować poważnie. Trzeba wziąć pod uwagę, że są jeszcze wśród nas ludzie nieuświadomieni i będą to traktowali poważnie. Proszę Państwa, ewidentnie Wałęsa działa na niskich instynktach ludzkich. Wyprawa po łupy. Tak kiedyś przekonywano wygłodniałych do tego. Wikingowie tak przekonywali pewnie swoich. Tam wyłapali już wszystkie jelenie i sarny. To na łupy do Słowian wyruszali, tak? To mniej więcej to jest to samo. Druga sytuacja się taka nie powtórzy. Dziś Słowianie są słabi, trzeba ich tam zaatakować, bo później się może to nie powtórzyć. Proszę Państwa, ten człowiek jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla. I co na to kapituła pokojowej Nagrody Nobla? No nic, proszę Państwa, bo to jest polityczna nagroda. To jest dla frajerów, żeby myśleli, że ten człowiek rzeczywiście walczy o pokój. Nie. Otwartym tekstem mówi, trzeba zabrać się za Rosję. Mnie to nie dziwi, ale może kogoś w ten sposób odczerpię. Proszę Państwa, ten Wałęsa jeszcze kilka dni temu był strasznie chory, a już do Stanów leci. Myślę, proszę Państwa, że on jest z tych, co już sobie wiją gniazdka w Stanach Zjednoczonych, bo czują, że Europa może być spalona, a Polska to na pewno, a Polska to na pewno. Europa będzie biedna, więc po co w biedzie? Wałęsa też, pamiętacie, był na skraju tam rozpaczy finansowej, już żebrało pieniądze. Proszę Państwa, no jak to mówią, przy bogatym wyżywi się 10, przy biednym nikt. Więc pewnie Wałęsa, no proszę Państwa, no poleciał do Stanów, no zastanów się, no co, poleciał dać wywiad? On tam pewnie parę rzeczy poleciał załatwić. W ogóle dużo osób, tu pozdrawiamy pana Tanajno, który tak zostawił swoich ludzi w wyborach. Też od razu po wyborach zrobił sobie tournée po Ameryce. Proszę Państwa, inteligencja ludzi jest porażająca, porażająca, że nie potrafią kleić faktów. A tak, proszę Państwa, przy okazji chciałbym na coś nam zwrócić uwagę. Słowo honoru, nie szukałem zbyt dużo. Tylko wpisałem do Google'a Wałęsa chory. Tylko te dwa słowa. I no, od razu znalazłem kilka linków o tym, jak Wałęsa jest chory. Proszę Państwa, wiecie, że ten przestępca, podżegacz wojenny ma skończone 80 lat? On nas wszystkich przeżyje. A umierający, jak Jaruzelski. Proszę Państwa, z 8 grudnia 2023 roku, to niedawno przecież, tak? To jakieś 2 miesiące. Ciężko przechodzi chorobę. Wałęsa pokazał swoje zdjęcie. Patrzcie, leży. Proszę Państwa, naprawdę, to jest jakiś obłęd. Ja to uważam, że ludzie nie wpłacali mu, że to jest takie usprawiedliwianie wpłat gdzieś od jakiejś agentury, no zrób zbiórkę, zrób zbiórkę, my ci wtedy wpłacimy na tę zbiórkę, przeznaczysz tam różnych tam nadrachów, ale ty w zamian będziesz musiał nawoływać do wojny napastniczej. Ja uważam, że to coś takiego mogło być, mogło coś takiego być. Oczywiście jest to nie do wykrycia,
nie mamy żadnej możliwości z poziomu rządu, byśmy byli w stanie pewnie to ustalić, czy tak było, czy nie. Ale po to niektórzy robią zbiórki, żeby mieć pretekst, żeby służby im wpłaciły. To po to się robi. Ciężko chory 8 grudnia 2023 roku. I teraz na skutek tego mojego szukania znalazłem, że, proszę Państwa, 10 października 2023 roku też był ciężko chory, jakieś 2 miesiące wcześniej, tak? Też był ciężko chory, znowu mnie dostali, mówi o lekarzach, że znowu, proszę Państwa, ciężko chory Wałęsa. Ale idźmy dalej, proszę Państwa. 13 maja 2023 roku na Pomponiku, niewesoło w domu Wałęsy i żony Danuty, potworne plotki zza zamkniętych drzwi okazały się prawdą, proszę Państwa, chodzi o stan zdrowia, proszę Państwa, męża Danuty, czyli Lecha. Jego słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń, proszę Państwa. No jest choroba. W ostatnich latach Lech Wałęsa znany jest na utyskiwanie na swój stan konta i, proszę Państwa, 8 sierpnia 2022 roku już jest lepiej. Zięć Wałęsy zdrodził nam informacje na temat stanu. Wtedy miał 78 lat. No chory był, oczywiście, że był chory. Jeszcze wcześniej mamy 21 stycznia. Złe wieści o stanie zdrowia Lecha Wałęsy, proszę Państwa. Widzicie? Zdrowy jak byk, zdrowy jak byk. Proszę Państwa, oni jakoś tak chorują. Tutaj padła informacja o tym, że była wiceminister Gębicka raka ma. Raka związanego gdzieś tutaj z okolicami gardła. Gdzieś już normalnie, na konferencjach, na pieprza. Straszne są te choroby polityków. A jeszcze wcześniej? Było coś wcześniej? 8 marca 2021 roku. Dramat Wałęsy. Groźna operacja serca. Mamy jeszcze wcześniejsze, oczywiście 17 listopada 2010. Zobacz, na co choruje Lech Wałęsa. Sam pokazuje dokumenty. Patrzcie, choruje. Wpłacajcie mi pieniądze. Człowiek, który jest tak schorowany, nie myśli takimi kategoriami, żeby zrobić porządek w innym kraju, szczególnie w mocarstwie nuklearnym. Proszę Państwa, oni nas prowadzą prosto na ubój, jak Ukraińców. No i mamy, proszę Państwa, Mencena teraz. Uważam, że Mencen i Wałęsa są z tej samej bajki. Mencen 13 godzin temu odnośnie wypowiedzi Trumpa, który powiedział, że jak jakiś kraj nie będzie chciał płacić na obronność, to nie będziemy go tam jako Stany Zjednoczone bronić. Proszę Państwa, to jest stara sztuczka od II wojny światowej prowadzona. W ten sposób zniewalano Niemcy i wyciskano na nich gigantyczne wysiłki finansowe, żeby w Stanach Zjednoczonych mogły jeździć 6-litrowe samochody, których już dźwięk silników mówi sam za siebie, one pracują na zasadzie chlam. A my tutaj w Europie, przepraszam, cinquecento jeździliśmy, seicento, 500-kami, proszę Państwa, to były to samochody europejskie równolegle w tym samym czasie. 400, 500, 600 silniki, a tam 6000, 7000 silnik, tak, pojemności centymetrów sześciennych. To właśnie dlatego, że Europa była terroryzowana. Związek Radziecki was pożre. Sławomir Mencen. Odnośnie wypowiedzi Trumpa, o której Państwu przed tym mówiłem, Trump ma oczywistą rację. Jaki jest sens bronić państw, które same bronić się nie chcą? Jak miałby uzasadnić wysłanie młodych Amerykanów do walki o państwa, które nie chcą walczyć, które nie chcą się zbroić? Europa musi się obudzić i zacząć się zbroić, budować własną siłę, mówi Mencen i niczym się nie różni. Zresztą on dla mnie niczym się nie różnił od samego początku. Niczym się nie różni od polityków PiS, PO, Lewica i tak dalej, PSL, wielkie odkrycie ciągot militarnych, ale po wyborach. Proszę Państwa, to jest ta sama kamaryla ludzi, dlatego dostała dostęp do mediów, właśnie dlatego. Też oczywiście zostałem zaproszony jako lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju do Super Ekspresu, tam specjalnego takiego fachowca od miażdżenia gości wzięli. Nie udało się.
nie udało się. Już więcej w związku z tym mnie nie zaproszą, bo za dużo by stracili. Tyle budują, tyle od was ludzie zdzierają pieniędzy, sami często dajecie. I nie daj Boże, wyszedłby taki Maciak i by ukazał cały bezsens tych wysiłków. To nie, to już nie można. Dlatego my sobie jako Ruch Dobrobytu i Pokoju, my normalni ludzie, wywalczymy ten dostęp do mediów w kampanii do Europarlamentu. Będziemy mieli komitet ogólnokrajowy, będą musieli, albo będą gwałcić demokrację. Proszę Państwa, ludzie Mencenowi piszą na te pomyje, które wylał, bronić przed wami politykami? Tak, widzisz, Sławek z partii Tikwa Hadasza tu jest właśnie dopowiedziane w większości z wiadomej diaspory. Nie, proszę Państwa, to jest międzynarodówka. To jest międzynarodówka. Proszę tego nie utożsamiać żadnym narodem. Ja uważam, że Żydzi są po prostu wykorzystywani. Tam pewna grupa Żydów zawsze tam będzie nadawała się, żeby na nich zrzucić wszystko, co międzynarodówka kapitalistyczna wymyśli. To taki chłopiec do bicia, ten symboliczny Żyd. Proszę tego nie łykać, naprawdę. Proszę tego nie łykać. Politycy, którzy namawiają do zbrojeń i do walki, powinni iść na wojnę jako pierwsi i pokazać, jacy są waleczni. Dobrze pan Robert Gwizdała pisze, bardzo. Proszę Państwa, ludzie mu jadą, ale on się już nie przejmuje, on już jest tam, on już jest w elitach. To dla niego są te wszystkie audycje, a tam to jest, proszę Państwa, jak na marchewkowym polu Lady Punk. Tam to jest intelekt, tam to jest intelekt. Proszę Państwa, już łączę Mencena z Wałęsą. Sam się zresztą połączył. Proszę Państwa, Leszek Balcerowicz, patron kampanii wyborczej Konfederacji. Człowiek, przez którego na początku lat 90. Wieszało się mnóstwo ludzi na wsi i w miastach. To ten sam, który gasił inflację. Gasił po to, żeby ludzie, którzy nabrali kredytów, nie wybrnęli z tego. Bo inflacja, bo tłumaczyłem w poprzednim odcinku, nie, kto chce, to niech sobie przesłucha. To jest, proszę Państwa, to jest tak odkrywcze, że naprawdę warto. Tłumaczę działalność Balcerowicza. W każdym razie fatalny człowiek w historii naszego narodu. Proszę Państwa, oni tu piszą tak. Leszek Henryk Balcerowicz, urodzony 19 stycznia 1947 w Lipnie. Lipno. Lipno, miasto w Polsce położone w województwie kujawsko-pomorskim, jakieś 22 km od Włocławka na północny wschód. A wiecie, gdzie się urodził Lech Wałęsa? Pod Lipnem. Popowo. Sławomir Mencen z kolei gdzieś tam Toruń. To proszę Państwa, to jest na takiej osi zła jakby. Coś mi tu nie pasuje. Ta sama kamaryla brutalnych ekonomistów, proszę Was, jacy z nich ekonomiści nie daliby rady w niczym, gdyby nie system, nie daliby rady, gdyby gdzieś tam opatrzność ze Stanów Zjednoczonych, z Wall Street nimi nie kierowała. Ale to jest bardzo, zastanawia mnie. Proszę Państwa, gdy Wałęsa był prezydentem, to Balcerowicz wtedy był wicepremierem, ministrem finansów i on nam właśnie wprowadzał te szykany, po których ludzie się wieszali, po których bankructwa były. Dokładnie wtedy, kiedy Wałęsa był prezydentem. Nie może to nie być przypadek. Straszne, to jest straszne. Tak prą do wojny, że się w głowie nie mieści. A my na pierwszej tu linii, proszę Państwa, to aż się w głowie nie mieści. Jakbyśmy byli jakimś krajem dalej położonym, to można by, gdyby dzieliło nas od Rosji jakieś państwo, którego nie lubimy, których obywateli nie lubimy, to można by ich tam popychać nawet. Tak? Co byłoby oczywiście bestialstwem. Ale nie my na pierwszej linii. Ludzie, czy wy rozumiecie, co oni robią? Wszyscy mają w Stanach uwite gniazdka. Bo tam bombardowania nie będzie.
tu będzie. Przerażające to jest, przerażające. Ludzie, Mencen. Bo Brown, bo Mencen to może i nie niektórzy, a ci mądrzy, ci lekko mądrzejsi, nie, Brown nie, no, ale Brown jest z inny. Proszę Państwa, to jest jeden organizm, ludzie, przecież oni działają jak yin i yang w tej konfederacji. Oni się uzupełniają. To jest strategia, sztuczka.